Cześć i czołem, dzień dobry, witamy z drogi. Cała ekipa już siedzi, jest z nami oczywiście jeszcze Katarzyna. Tak, w gratisie jeszcze mamy Katarzynę. I mamy w końcu długo wyczekiwany babski weekend. Boże, jak ja długo na niego czekałam i jak ja go pragnęłam, to ludzkie pojęcie przechodzi. Cały tydzień się trochę męczyłyśmy razem z Julką, bo dni się strasznie ciągnęły, miałyśmy bardzo dużo na głowie, więc w końcu mamy godzinę 6:50, już jesteśmy na pierwszym promie i jedziemy do miasta, jedziemy do Trondheim, pozwiedzać miasto, zjeść dobre jedzonko, zrobić jakieś zakupy i patrz, no, mam nową kamerę, która ma ekran w ogóle wysuwany z boku. No i cały czas patrzy się w ten ekran, a nie w obiektyw, więc ekran chowam, sorry. W związku z tym, że koronawirus nadal w Norwegii szaleje, a właściwie znowu zaczął szalać, bo było dosyć spokojnie, może nie w Oslo i może nie w Bergen, ale u nas jest bardzo spokojnie, do wczoraj. Wczoraj poszło na kwarantannę 150 osób, bo okazało się, że jakieś dwa zakażenia były. No i z tych 150 osób ile dostało? 12 osób jest zakażonych, więc znowu Molde Komuna będzie w czerwonej strefie i weszły nowe obostrzenia. Weszły takie obostrzenia, że trzeba płacić kartą, a jak wiecie z poprzedniego vloga, ja oczywiście rozwaliłam swoją skarbonkę. I mam różne banknoty norweskie i stwierdziłam, że zanim je wpłacę do wpłatomatu, bo muszę je wpłacić, żebym mogła płacić kartą, to muszę te pieniądze wpłacić najlepiej we wpłatomacie, to pokażę Wam, jak wyglądają norweskie pieniądze, bo nigdy tego nie robiłam tak naprawdę, a naprawdę zobaczymy, co tam na tych norweskich pieniądzach jest. Pokażę Wam banknot 500 koron, 200 koron mam. 100 koron. Czy ktoś ma 50 koron? 50 koron nie mam. Może? Ale wtopa. Może gdzieś tam po drodze coś tam zobaczymy. Ale też mam banknot 1000 koron. Masz? Nie wiem, czy jest większy jak 1000 koron. Sprawdzę to i powiem Wam za chwilę. Nie mam 50. I ogólnie zobaczymy, co na tych banknotach jest i co jest dziwnego tutaj w Norwegii, że tak jak u nas są zazwyczaj ważne postacie, osobistości historyczne, królów mamy, czy właśnie naprawdę jakieś ten, to w Norwegii niekoniecznie do niedawno był dorsz na 100 koronach. Teraz się troszeczkę te banknoty pozmieniają, oczywiście. I tak na 200 koronach w Norwegii mamy dorsza. Może to i jest trochę logiczne, bo dorsz ważna ryba w Norwegii. Powiedziałabym, że bardziej łosoś. Tak, a tutaj mamy dorsza. Tak wygląda 200 koron. No, dość trudny pieniądz do podrobienia. Tutaj ma takiego ptaszka. Kiedyś pojedziemy na wyspę z tymi ptaszkami. I ostrość, o. Jak się nazywa? Lundefugl. Lundefugl się nazywa. Także tutaj mamy takiego ptaszeczka. I to był banknot 200 koron. Banknot 500 koron. Tu mamy Stavanger, żaglówkę, łódź. Wygląda też całkiem zacnie, ale hello, łódź na banknocie i to jeszcze takim. Także tak wygląda 500 koron. Z ciekawości może 1000 koron. O, słuchajcie, no na 1000 już mamy kogoś. Proszę bardzo. Wjechałam na parking, żeby no, móc dokończyć swoją, zanim pojadę do banku i wpłacę do wpłatomatu. I tak, na 1000 tutaj okazało się, że ja w ogóle mam stary banknot. Ale ten stary banknot obowiązuje na szczęście do listopada tego roku, bo niedawno Norwegia właśnie wymieniała pieniądze, więc tak naprawdę jeszcze wpłatomat powinien mi go przyjąć. Ale fart po prostu, że zajrzeliśmy w internet w ogóle, żeby sprawdzić, co to za koleś. Edvard Munch. Edvard Munch, o Jezu, to on jest. Czyli to jest znany malarz norweski. Gdzieś może Wam wkleję zdjęcie najsłynniejszego obrazu. Obraz się nazywa Krzyk, Julka, prawda? Chyba to. To on był. Tak, czyli ta postać taka z otwartą buzią, jakby przerażona na kolorowym tle. Więc gdzieś tam Wam przebitkę zrobię właśnie, jak wygląda ten obraz. Więc tutaj mamy Edwarda. Aż wstyd nie wiedzieć, bo to naprawdę jest taki malarz norweski, który jest bardzo znany na całym świecie, bo nawet ja pamiętam, uczyłam się o nim w szkole podstawowej. Julka tutaj robi przebitkę. Tak, więc to jest ten obraz. I na 1000 jest Edward. Później mamy tak 200 koron, mówiliśmy, że to jest
dorszyk, 500 koron mamy tą żaglówkę. Nie wiem, nie znam historii tej żaglówki, może to jakaś taka wpływowa łódź norweska, nie mam pojęcia. No a na 100 koron mamy Viking Boat. Takie troszeczkę rozczarowanie, nie? No bo no swoją drogą, no takie, no ta żaglówka i ta Viking Boat, tak, ni tak, ni owak ma się to do norweskiej historii. Wcześniej był chyba Nordlist, coś takiego, na którymś z banknotów poprzednich pieniądzach pamiętam, że było coś na temat zorzy polarnej i badacza zorzy polarnej, który był też bardzo znany. No to okej, to było fajne. A teraz za bardzo nie. Tutaj mam też, Julka mi pokazuje w internecie, jak wygląda, słuchajcie, 1000 koron banknot. No i to jest po prostu masakra, bo nigdy w życiu bym się... Julka, jak to można tak, żeby powiększyć, tylko żeby był obraz? O, jest. Nigdy w życiu bym się nie spodziewała, że nowe 1000 koron, czyli banknot naprawdę spory. No i co ja zrobiłam? Okej. Okay. Będzie miał falę. No to jest masakra. Tak wygląda już nowy banknot. Nowe wszystkie banknoty mają tutaj łańcuszki i właśnie tego ptaszka. I jeszcze mają tutaj taki pierścionek, który się powinien ruszać, jak się tak obraca. Tak. Czyli mamy tutaj nowy banknot 1000 koron i jest na tym fala. To tyle, jeżeli chodzi o banknoty. Teraz mogę jechać spokojnie do banku, wpłacić sobie te banknoty. No i co? No relacja jakaś z drogi pewnie będzie, bo przed nami 4,5 godziny jazdy według gogli, według mojego znajomego 3,5 godziny, bo te gogle coś tam na ten. Także jedziemy odpoczywać, relaksować się. This weight on my shoulders slowing me down. I don't know how it came about. And while the world is spinning faster every night, I feel I'm stuck in reverse somehow. But it ain't no one's fault that I am stuck here. No one to blame this on, feeling so hopeless. I keep on pouring salt on my wounds. Ale to jest jakiś łoś na pomniku i nie wiem, co on tam robi. Nie chcę wiedzieć. Za to ten jest fantastyczny, bo jest taki wielki i tak mi go szkoda. Co ten facet przy nim robi? Czemu on ma tyle uprzęży? Służy pewnie do jakiegoś drzewa. On powinien być w lesie, ten łoś. Mogłybyśmy takiego spotkać. Nie? Tak, i sarenka. Chyta rodem z kryminałów Nesbo. Co nie, Julka? Strasznie u nas wieje dzisiaj. Jemy nudle i lecimy dalej. Jeszcze tylko 80 km i będziemy na miejscu. We'll be right back.
No, to dotarłyśmy już do centrum Trondheim. No i zostałam właśnie zagłuszona. Jest już kawa, jest już piękna pogoda i strefa, gdzie nie ma samochodów. I to jest naprawdę cudowne. Cały plac jest dla ludzi, są tu różne targi. I naprawdę jest mega. Cieszę się, że nie ma tutaj żadnych samochodów. Nie trzeba zwracać uwagi jedynie co to na rowery i hulajnogi, które zwracają uwagę na nas. Więc mamy niesamowity relaks, komfort, kawę dniową ze Starbucksa, no i pyszne orzeszki w karmelu z ulicy. I naprawdę są rewelacyjne. Fajną muzykę ludzi. Tak, z fajną muzykę za plecami. No i co to Katarzyna oceniła, że czujemy się jak na wakacjach, więc cóż więcej mówić. Dzisiaj dzień shoppingu, odpoczynku i troszkę takich wieczornych spacerów. Za 2 godziny dopiero możemy się zameldować w hotelu, więc póki co jeszcze kawa, małe zakupy i odezwę się już do Was chyba z hotelu. No to już, dotarłyśmy po shoppingu do hotelu. I co Wam powiem, to Wam powiem. Dosyć mały pokój, to niespodzianka, bo na zdjęciach wydawał się większy. Ogólnie to jesteśmy na 5. piętrze, dosyć wysoko. I z mapy wynika, że mamy dosyć spory pokój. Może dlatego, że jest dosyć duża kanapa. Na kanapie Katarzyna je orzeszki, jak wiewiórka. Także tak naprawdę ta kanapa jest jak moje łóżko sypialniane, dosyć duże. Tutaj mamy łóżko. Duże, dwuosobowe, lampki nocne, nasze rzeczy, duży telewizor, obraz. Jeden jest nazwany, nienazwany, także ten możecie nazwać w komentarzach. A drugi obraz, jak to Katarzyna nazwałaś? Poskładane prześcieradła ziska. Tak, trzy prześcieradła ziska, także tak, taki kunst. Tutaj mamy taką szafę otwartą, fajnie, bo jest żelazko, deska do prasowania, jakaś parasolka, wieszaczki. Tutaj jest fotel i stoliczek też, ta sofa zwykle jest pewnie składana. No i mamy ekspres do kawy, wina i taki mini barek, szafeczkę pod spodem. Kasia, jest sejfa w szafce? Nie ma. Nie ma? O, no to nie mamy sejfu. Mamy tutaj jakąś półeczkę z menu i drzwi do wyjścia, duże lustro i łazienka. Łazienka jest naprawdę mini, mini, pyci, pyci. I tu jest tylko prysznic, toaleta, umywalka. I ładne, duże lustro z suszarką, ręczniczki naszykowane, także tu jest ok. Duży, fajny szampon, fajnie, że nie ma tych próbek gównianych z plastikiem, także to jest na plus. Nie wszystkie hotele to mają. Ale widok. Ale widok, widok mamy niezły. Na morze. Widok mamy niezły, bo mamy widok, jesteśmy dosyć na górze, więc widzimy kawałek miasta. I widzimy morze, mamy dość duże okna, więc można się troszeczkę przesunąć i mamy widok na morze i kawałek miasta. Akurat nie od takiej głównej ulicy, ale i tak to wygląda całkiem znośnie, całkiem fajnie. Byliśmy już też na zakupach, byłyśmy na zakupach w H&M-ie i w Normalu. Pokażę Wam na szybko tylko moje zakupy, ale to naprawdę to są zakupy rozkoszy, tak można to powiedzieć. Czekoladki dla starego mojego, jak wrócę do domu. Julka tutaj pije jakieś takie gówna, znaczy herbata ogólnie, nie wiem jaka, pewnie z cukrem zwężycie. Nowość Oreo Mint, Oreo z miętą, to też jest Julki. Curry, dwa syropy, jeden karmelowy, jeden syrop do kawy o smaku orzechów laskowych. Sos Bounty do deserów, do lodów. Dropsy miętowe. Reese's masło. Karmelkowy popcorn na wieczór. Kinder Bueno. Jutro jakbyśmy zgłodniały gdzieś na mieście. I tu są kakaowe płatki. Fajnie je dodać do granoli na przykład, do śniadania. Posypać nimi 100% kakao. I kupiłam jeszcze takie dwa ręczniczki jeszcze do twarzy. Bo ja używam tych ręczniczków do twarzy. Julka mi podpowiada, że mamy jeszcze jedną torbę. Serio? Nie. Aha, i tu jest. Oj, tak, to poszalałyśmy dzisiaj. I u Kaśki jeszcze, no to dałyśmy. Kupiłyśmy sobie maski do włosów z Garniera. Podobno są ze świetnym składem. Nie wszędzie jest dostępny aloes. Nie wiem, czy w Polsce jest dostępny. Na kanale Włosy dobrałyśmy sobie te superfood smacki pod nasze włosy. Ja kupiłam jedną aloesową i szampon. I pod Julki włosy jest papaja, maska i szampon. Prawie ich nie było, naprawdę te maski i te produkty mają wzięcie.
Granulki do prania, nie używam płynów, kupiłam granulki, spróbuję, ale to było w sumie bez sensu, bo już tak odchodzę od tych płynów, a kupiłam kolejne gówno, jak to ja u mnie bywa. Julka sobie kupiła lakier do włosów, jakieś saszetki dla kota, chociaż ostatnio też kupowałam kotu jedzenie i kabel do chyba iPhone'a, chyba tak? iPhone'a. Kabel do iPhone'a. W Nile kupiłam podkładkę do salonu na nowy stół, którego jeszcze nie mam, ale była promka, bo wszystkie rzeczy w Nile były po 70-50%. Jabłka do dekoracji, będziemy robić może odcinek z dekorowaniem domu na jesień. Chciałabym wprowadzić parę zmian, żeby tak było lepiej, kolorowo. No wiecie, 70% taniej był też taki napis na święta. Myślę, że całkiem ładny. Też w Nile. W Nile w ogóle wszystko 50-70% taniej. To jest pijanki marshmallow do czekolady na zimę dla Julki, ale mają naprawdę prześliczne kolory i to są, skąd one są? Z Normala. I jeszcze tutaj, jeżeli, patrz, wysypały się, jeżeli chodzi o jesienne dekoracje, to solniczka i pieprzniczka, taka dynka i taka dynka z Nile to było. I chyba to wszystko, tak. Jeżeli chodzi o HMO-skie zakupy, jeszcze nie skończyłyśmy zakupów z ciuchami, więc może Wam pokażemy później. Większość zakupów jest Julki, ja nie szalałam. Kupiłam w HM-ie dwie koszule w kratki i jeden taki wełniany sweter. Ja Wam pokażę może moje. A, i udało mi się kupić tutaj właśnie w Trondheim w sklepie ze zdrową żywnością płatki, jak one się nazywają? Drożdżowe po polsku. Także to są takie drożdżowe płatki, one się dodaje do jedzenia. Julia je bardzo mało mięsa, one są takim wspornikiem też z witaminą B12, więc raczej Julka będzie z nich bardziej skorzystać. I ja kupiłam sobie dosłownie dwie koszule, jedna jest czerwona w kratkę, takie wiejskie, i ja bardzo lubię takie koszule, i jedna jest taka fioletowa, także jest bardzo ładna. Koszule były każda za 150 koron. I jeżeli chodzi o mnie, to mam jeszcze taki przepiękny, gruby, wełniany sweterek za 300 koron. Kosztował tak 399 koron i nie powiem Wam składu, ale pewnie jest dobry, bo jest naprawdę fajny. Fajny w dotyku i nie jest taki miękki, nie będzie się chyba muchacił. Julka ma dżinsy, kupiła sobie dwie pary dżinsów. To są z Kubusa. Te są z Kubusa, bardzo fajne. Druga para, też takie szerokie, tym razem z podwiniętą nogawką, z HM-u za 250 koron. Julka jakąś spódnicę ma za 75 koron, taką liliową, raczej na wiosnę w przyszłym roku. I Julki buciki. Buty były drogie, nie? 250 koron? 350 koron, no ale ona chciała na obczasie. Już dawno chciała. Na obczasie. Zaraz tak pójdzie do knajpy, to zobaczymy, ile przejdzie schodków, tak, i tak dalej. Jeszcze sweter, też taki na zimę. I też był w normalnej cenie chyba, nie? 300 koron. 300 koron, także dziękujemy, limit wyczerpany. Jeszcze New Yorker. No, a nasza Kaśka, jak zwykle, patrzcie, to są moje zakupy. A Katarzyna kupiła sobie kosmetyczkę. Jeden sweterek, o proszę, sweterek, ile ten sweterek kosztował? 75 koron. Okazja była. Tak, i je właśnie migdałki z ulicy. I na święta sobie po prostu. Tak, i pierdolnik na ławę, tak, na święta. Także to by było na tyle. Nie. Pomyliłaś. Nie, masz jeszcze coś z Normala? Ha? A no to dawaj, dawaj, pokażemy, co ty tam masz. Ciasteczka waciki. Na wieczór, bo powiem, że ostatnio w jadłam. Smakowały Ci te krakersy? Krakersy, ja nie, jadłam ich nigdy. A jaki to jest smak? O Jezu, jakieś zdrowe z chiomi. Nie wiem, jak to się czyta. Samo zdrowe. Kinosia. O, smasze norweskie. Nawet super przysmak norweski, bo one są słone i polane mleczną czekoladą, przepyszną. A fabryka tej mlecznej czekolady właśnie znajduje się w Trondheim. Więc może jak będzie czas, to do niej zajrzymy. Antibaka sobie kupiłam, bo mi się kończy. Tak, antibak, plastikowe świeczuszki, znicze,
Ale to tak do moich osób, wiesz, przydadzą się. A tutaj... Irisi z masełko orzechowe. No podobno bardzo dobre z jabłkiem, tak? Bardzo dobre, no. No właśnie, w ogóle to jest takie bardzo kremowe, bo te są takie kremowe. Na wieczór jakieś takie, o, ale chyba się pokusiły. I krakersiki na wieczór. Ale my tak, no, jeść lubimy, to musimy mieć. Aha, i maskę taką samą, jak ja kupowałam, ale osobą. Bym jej nie wzięła, ale była ostatnia, no to musimy wziąć. Jak ostatnia, to znaczy, że dobra. Tak, no i ten. Syrop masz karmelowy do kawy. Karmelowy do kawy i spróbujemy, może będzie dobry. Na pewno będzie dobry. I nic więcej, Natalia. I jeszcze i co masz? Kurkumę. Tak. No to wow, zakupy były udane. Chyba się wybierzemy jeszcze gumeczki do włosów. Ale wybierzemy się. 59 koron tylko. Tuż do rzęs. Wow. Ja tak średnio lubię te tusze do rzęs. A właśnie ten najbardziej mi pasuje, mi się wydaje. Ale ty często się malujesz, nie? Ja ostatnio prawie w ogóle, przez te moje uczulenia i tak dalej. I moja twarz wygląda tragicznie. Ale to vlog nie o tym. My będziemy odpoczywać. Musimy jeszcze iść na parking do samochodu po bagaże. I wybierzemy się chyba dzisiaj na taką wieżę telewizyjną z restauracją, z widokiem. I tam chyba pójdziemy na pizzę. Co nie? I przejdziemy się może jeszcze po mieście, także... Przepiękna bawełna. Ja bym też taką chciała gdzieś kupić. Śliczna. Podoba mi się bardzo ten style. A no to poczekaj na mnie. Ruszamy w miasto. Cizia ma nowe buty. Wyłożę się na pierwszym lepszym momencie. No nie, są wszędzie lustra. Od razu was przepraszam za moje zęby przy poprzednim nagraniu, bo dopiero po czasie zorientowałam się, że mam dwie pestki od truskawek między zębami, to po jednej i po drugiej stronie zębów, także no zdarza się najlepszym. Widzę, że całkiem nieźle łapię cały obraz w ciemności, w kiepskim świetle. No całkiem nieźle to wygląda. Jesteśmy już w restauracji na górze, zaprowadzono nas do stolika i jest naprawdę bardzo przyjemnie, aczkolwiek troszeczkę głośno. Zamawiamy sobie coś do jedzenia. Mamy tutaj makarony, pizzę, kanapki, jakieś wegańskie dania mięsne, sałatki, burgery i jest fajna oferta na burger. W ogóle planowałyśmy zjeść tutaj pizzę. Ale jednak burger kusi i też dostałam podpowiedź od koleżanki, która wcześniej jadała w Egonie, że te burgery są całkiem smaczne. Akurat jest oferta teraz na październik, która wygląda nawet całkiem ciekawie. I tutaj mamy taki dziki burger, mamy tutaj z smażonymi grzybami, z czerwoną
cebulą, z bekonem i z kremem z żurawiny. Mamy tutaj też co takiego fajnego, no też nawet całkiem nieźle wygląda, z frytkami i jakimś sosem, także wygląda spoko, cenowo też wygląda dobrze, bo 230 koron za sporego burgera, nie wiem czy dam radę zjeść. Dziewczyny sobie też coś tam wybiorą. No jest w czym wybierać, ceny typowo norweskie, ale nie ma tu jakiejś przesady w cenach, tak jak wreszcie Egona. No i mamy przepiękny widok. Śliczny księżyc, możecie zobaczyć w tle, naprawdę jest przepięknie. Niestety na stolik musieliśmy czekać ponad godzinę. Powiedziano nam na początku, że 45 minut, ale wyszło ponad godzinę. Ale powiem szczerze, że warto. Nie ma tłumów, ale ogólnie bardzo fajne, przytulne miejsce. Czuć, że się bujamy, chwiejemy. Restauracja też się bardzo powoli obraca. W ciągu godziny obraca się wokół swojej osi. Podobnie jest na Litwie. Gdzieś Wam podlinkuję też link też z wycieczki z Litwy. Właśnie na Wilnie też jest wieża telewizyjna i też się w ten sposób obraca. Może tutaj jest bardziej spokojnie, bo nie ma takiego hałasu jak tam, ale jest naprawdę fajny punkt do zobaczenia i taki nawet powiedziałabym, że jeden z priorytetowych tutaj. Jednak są najlepsze. Ja jeszcze troszeczkę pomontuję vloga, a tymczasem dzisiaj już się żegnam z Wami, bo wydaje mi się, że już te vlogi lepiej by były, żeby były częściej, a krócej w październiku i jutro zacznę nowy dzień nowym vlogiem. Więc dobrej nocy, kochani. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia w kolejnym vlogu. Pa!